Siemaneczko, z tej strony Metal. Witam w odcinku konkursowym. Konkurs będzie trwał od dzisiaj, czyli od 10 do środy albo czwartku, raczej do czwartku 16. Znaczy tak, do czwartku 16. Konkurs będzie całkiem szybki, bo nie cały tydzień będzie trwał. Mianowicie potrzebuję logo, a raczej pracę konkursową, czyli, no, zaraz do tego przejdę. Będą dwie konkurencje, jedna to będzie losowanie komentarzy, jak zwykle standardowo. Pod tym filmikiem będziecie pisać komentarze biorę udział, tylko jeden. Musicie subskrybować kanał, musicie polubić ten filmik i musicie napisać komentarz biorę udział. To jest pierwsza konkurencja. A druga konkurencja to potrzebuję... teraz wam może rozrysuję. Jest koszulka. I na koszulkę potrzebuję wzór. Czyli tu potrzebuję jakiś obrazek. Z napisem metal. Nie wiem gdzie ma być metal. Musicie stworzyć wzór tutaj na koszulkę, który będzie mnie mógł prezentować, a raczej który będzie mógł mnie charakteryzować na zawodach. I ja potrzebuję właśnie to w postaci mapy bitowej, czyli tak na przykład jak w Corelu tworzycie obraz. Chociaż nie, po prostu potrzebuję gotową pracę, którą będę mógł wrzucić na koszulkę. W inwencję twórczą macie, daję wam wolną rękę, a teraz wam pokażę postacie, których moglibyście użyć, żeby koszulka fajnie wyglądała. To są takie emotikony z Facebooka, z Messengera, Messengers, i można je sobie po prostu wrzucić. I fajnie jakbyście użyli na przykład tych minionków, albo takiego zielonego stworka z Cut the Road, to jest gra. Nie wiem, własną inwencję macie, chodzi o to, żeby to było szybkie. Taki na przykład może nieść prezent, to się da zatrzymać, więc będzie emotikon. Potrzebuję po prostu gotową pracę, żeby mi się podobała. Najlepiej nadsyłacie wszystkie możliwości, jakie tam stworzycie, i wybiorę jedną z najładniejszych, z najciekawszych prac. Najlepiej, żeby to miało oprócz tego rysunku, obrazku, żeby miało nawiązanie jakieś na przykład do metalu, samego metalu jako materiału. Czyli materiał na przykład, jak mamy nożyczki, to jest metalowe na przykład. Chodzi o to, żeby była jakaś wasza inwencja, wasz pomysł. I przejdziemy teraz do nagród. Za losowanie komentarzy wyłonię na dwie osoby. I tutaj mam niestandardowe wzory naklejek. I każda osoba, która wygra, czyli dwie osoby, będą mogły wybrać sobie dwa zestawy z tych tutaj setów. Jak jedna osoba pierwsza wybierze na przykład te dwa, to druga osoba może wybrać tylko dwa z tych trzech. Myślę, że nagrody są ciekawe, bo takich naklejek nikt nie ma, to są pentagramy. Tutaj mamy okrąg, tu mamy ośmiokąt, tu mamy strzałki. Strzałki są całkiem ciekawe i kółko i krzyżyk też. I może jeszcze będzie dolosowane to, dopiero się rozstrzygnie przy rozwinięciu, rozwiązaniu. A za nagrodę główną będzie takie pudełko, czyli za tą pracę, koszulkę. Będzie takie całkiem fajne pudełko na kostkę. Jest ono wykonane z tworzywa. Mocno się trzyma, bo jest specjalnym klejem stworzone, sklejone. Tutaj mamy przykrywkę, też siedzi bardzo mocno. Wszystkie krawędzie są ładnie zaokrąglone, całe pudełko jest wypolerowane również z pokrywką. I pudełko ma kolory, odcienie standardowe i układ kolorów też, tak jak widzicie.
niebieski, pomarańczowy, zielony i czerwony. To będzie główna nagroda. Oczywiście to jest pojemnik na kostkę. 57 mm, może być większa o milimetr. No nie wiem, każdą kostkę prawie tam możecie włożyć. Albo może to służyć jako pojemnik na różne kredki, nożyczki, nie wiem co tam macie. Czyli taki biurkowy pojemnik, no nie wiem. Wszystko ładnie pasuje i to będzie główna nagroda. I dorzucam do głównej nagrody dorzucam set Fulbrightów, przepraszam. Set Fulbrightów i jeden set naklejek na sudoku. Myślę, że nagrody są bardzo ciekawe i są inne niż wszyscy oferują. Pudełko się może bardzo przydać, bo na przykład niektóre kostki się łatwo rozlatują, albo nie chcecie, żeby się dobrudziły. I na przykład, no, na przykład macie jakąś cenną kostkę i nie chcecie, żeby się dobrudziła w plecaku, jak macie dosyfiony. Tutaj mam na 4x4, ale to już jest moje. Śmieszne, dobra. To podsumujmy. Nagrody za koszulkę, czyli za obrazek, za zdjęcie. Ma być coś ciekawego, ma mi się podobać, ma być z napisem metal. O właśnie, bardzo, bardzo ważna rzecz. Jak stworzycie to zdjęcie, czy ten obrazek, to zróbcie dwie możliwości. Z napisem metal i druga możliwość bez tego napisu. Czyli na przykład obrazek będzie taki sam, całe tło, wszystko będzie takie samo, tylko na jednym zdjęciu będzie metal, a na drugim zdjęciu nie będzie metala. I to jest pierwsze miejsce. Pierwsze miejsce to jest po prostu główna konkurencja i losowanie komentarzy. Dwie osoby wybierają sobie dwa zestawy. Piszecie, biorę udział, subskrybujecie, dajecie łapkę. No i to by było chyba wszystko z tych nagród. Mówię, konkurs będzie trwał prawdopodobnie do czwartku. Nagrody wyślę dopiero w poniedziałek, bo jak mówię, no, jadę na zawody, więc dopiero wrócę w niedzielę i będę mógł wysłać w poniedziałek. No, nie wiem, co tu jeszcze więcej powiedzieć. Zapraszam do udziału w konkursie, bo warto. Takiego pudełka nikt nie ma. Bardzo stylowe. Naklejek też takich nikt nie ma. No, takie może ktoś ma, ale rzadko. Takich nikt nie ma. I Fulbrighty też plus. Dzięki za oglądanie tego filmiku. Myślę, że się podobał. Myślę, że weźmiecie udział. Pamiętajcie, żeby spełnić wszystkie warunki. Sorry za to, że filmik się tak przedłużył, ale nie szkodzi. Pozdrawiam. Cześć.